Witajcie, moi drodzy. Tak się każdy zastanawia, skąd to się wszystko wzięło, jak i tak dalej. Jedni naukowcy mówią, że z nicości powstało coś. Osobliwość. Oczywiście z punktu widzenia wierzącej osoby jest to dziełem Boga, tak? No dobrze. Jedziemy, nie będziemy poruszać tematu religii, choć na pewno w pewnym sensie też na to wejdziemy pod koniec. Według nauki, tak? Pojedziemy według nauki, bo wszyscy za tą nauką biegną i wszyscy przyjęli obecną rzecz jako coś naturalnego. Tak, panie, coś tam wybuchło. Gdzieś w pustce było, coś tam wybuchło i tak to wszystko jest, się zrobiło. Dobra. Dajmy na to, że była pustka. Czym jest pustka, tak? Ktoś powie, że pustka to pustka, nie ma nic. Według naukowców pustka jest czymś. Czymś jest pustka, nie może być niczym. No dobrze, ale przed tym czymś, przed tą pustką jeszcze musiało coś być, co pozwoliło temu, tej pustce zaistnieć, tak? Czyli mamy pustkę, według naukowców jest czymś, ale przed tą pustką jeszcze coś musiało być. No ktoś powie, inna pustka, tak? No innej pustki nie mogło być przed pustką, bo już pustki... bardziej pustki nie może być, tak? Dobrze. No dajmy na to, że z pustki wyłoniła się pustka, tak? Nicość, że była czymś, tak? Ten szary kwadracik reprezentuje pustkę, tak? No dobrze. Jedni mówią, że tam jakaś prazupa, coś tam, combination, próbują to sobie jakoś poukładać, tak? No wyciągnij rękę, jeśli wystawisz rękę, to masz zbiór atomów przed sobą, tak? Na tej ręce jest pełno atomów. A jeśli to zabrać, to pustka jest pustką, tak? Ale pustka jednak coś ma według naukowców. No przed pustką widocznie jeszcze musiała być inna pustka i inna pustka. Zostawmy temat pustki, tak? Bo to jest jakiś dziwny temat samej już pustki, tak? Czyli w nicości powstała nicość, nicość jest czymś, jedziemy dalej. I pojawiło się coś czarnego. No ktoś powie, to jest zalążek, o czym mówią naukowcy, tak? Tylko, że jeszcze nic się nie dzieje. Czarno niby, każdy sobie tak wyobraża, to jest inny rodzaj pustki. Czarno, nic nie widać, nic nie słychać, nic się nie dzieje. Dobrze. Zostawmy tą czerń. Idziemy dalej. Pustka jest czymś? Dobre pytanie. I zarazem z wykrzyknikiem można zadać to pół pytanie, pół twierdzącą odpowiedź. Pustka jest czymś, tak jak wam mówiłem. Według naukowców pustka jest czymś. No, tak sobie wyobrażamy pustkę. Niektórzy nie cofamy się do pierwszego obrazka, gdzie tak praktycznie powinniśmy tak widzieć pustkę, ale jednak widzimy tak pustkę, to według nawet w kosmosie tak jest, według naukowców, mówię cały czas, tak wygląda dla nich i dla każdego takiego zwykłego szaraka pustka, tak? Dobrze. Pustka jest czymś, według naukowców jest czymś. Czyli z nicości, czyli z tego pierwszego kwadracika, coś tam niby się wyłoniło, wykluło wręcz z jajeczka do pustki tej czarnej
I mamy tutaj nagle jakieś dziwne coś. Naukowcy nazywają to osobliwość. No kurde, z pustki się wyłoniła osobliwość. Tam nie było nic, a jednak się coś się wyłoniło. Kurde, jak to się stało? No niemożliwe. A jednak możliwe według naukowców, tak? To jest, te białe punkcik, to jest osobliwość. Fajna, dziwna rzecz, jak ktoś rozumie, co to jest, tak? Ja tego nie rozumiem, nie wiem, czy naukowcy w ogóle rozumią, czym jest tak naprawdę osobliwość. Oni uważają, zaraz do tego przejdziemy, że tam, o panie, ile tam panie było, z nicości się wzięło, ale tyle tam było tego. Dobrze, jedziemy dalej. Zadać można też pytanie, kto miał prawo ciebie tutaj postawić, ty dziwny pustko, bo może byłaś pusta, a może byłaś pełna, tak? Bo osobliwość niby coś tam posiadała, wyłoniła się z pustki do pustki i nagle się gdzieś tutaj nam z pustki coś się wyłoniło, biały punkcik, tak? Niby on już wszystko miał. Kto ciebie tu postawił, tak? Żeś z nicości przyszła osobliwość i nagle się pojawiłaś. Osobliwość sama się tu pojawiła, nie? Nagle tam gdzieś wyszła, kurde, jak kornik z drzewa wyszła. O, widzę świat. Będę motylem. Dobrze. Ona myśli. No chyba myśli, no skoro wyszłam z pustki, no to chyba myślę, no nie wiem, no. Coś musi się dziać, według naukowców. Dobrze. Wiesz co, osobliwość? Nudą tu wieje, jest zimno. Ty tam na dole, czy u góry, czy gdzieś, nie wiem, gdzie ty w ogóle w X-u, Y-u i Z-cie jesteś postawiony, czy masz w ogóle centralne koordynaty położenia, czy co, nie wiem, może po prawej stronie jesteś w tej pustce, może po lewej, może u góry, na dole, nie wiem, gdzie jesteś. No chwila. No weź mi tu, jak powiedziałem, wybuchnij czy coś, no zrób coś, no naprawdę nudo tu wieje. A jak już chcesz coś tam zrobić, no jak już masz wybuchnąć, czy coś się stać, wiesz, nie wybuchnij o 11, tylko może tak o 12, albo 13, albo 15. No nie wiem. Chwila, jeszcze przecież czasu nie było, tak? Jak mógł czas iść, jak jeszcze według mojej wiedzy, którą jestem tutaj w tym miejscu, w tym czasie, no weź teraz wybuchnij, na przykład. Dobrze, niech się dzieje, jedziemy dalej z tematem. Ale ta pustka przecież wszystko ma. No kurczę, wyłoniła się z nicości. Pustki tam, czy czego tam. Ona już wszystko ma, wyobrażacie to sobie? Z pustki do nicości się wyłoniła, do jeszcze pustki. Nagle się sama niby, o, ja się pojawię, no kurde, nic się nie dzieje, no to może przyjdę, się pojawię, nie? Ale ja już wszystko mam, pamiętaj. Wszystko, jestem takim kucharzem, ja już wszystko do gotowania mam. Zaraz się tu ugotuję. Mam czas, grawitację, materię, światło, masę, dźwięk. Ja już wszystko mam, ja już mam nawet całą historię, ja już wszystko wiem. Ja się wyłoniłam z pustki. Nie wiem, mówię do ciebie, ja już wszystko mam. Ty się już o nic nie martw. Poczekaj teraz. Poczekaj, mam coś jeszcze w nosie. A to ja mam teraz sobie
wybuchnąć, nie wybuchnąć, nie wiem, pograć w ping-ponga, może, bo ja już widzę tego ping-ponga, jak tam grałem, choć jeszcze gwiazd nie ma. Poczekaj, mam coś w nosie. Mówi osobliwość. Zadała pytanie, już mogę? No nie wiem. Ja jestem w przyszłości, ty jesteś jeszcze tam, nie wiem. Nie wiem w ogóle, czym jesteś. Mówią na ciebie osobliwość, mądre głowy. Nazwani tak zwani naukowcy, tak? No możesz? No ja nie, mnie się nie pytaj, tak? Nie wiem, wylazłeś z nicości. Naukowcy mówią, że pana właściciela nie miałaś. No to ja nie wiem, mnie się pytasz? I nagle wybuchła. Zadać można pytanie, kto jej na to pozwolił, tej osobliwości na wybuch. Nastała jasność. Oj, tam chyba poleciał za bardzo. Nagle wybuchła. Ktoś jej pozwolił. Ona sama sobie pozwoliła. Nie wiem. Powstały gwiazdy. Bo wybuchła. Nie rozgraniczajmy tam antymateria, materia. Ona już wszystko wiedziała. Tam wiedziała, że tam trzeba tam antymaterię, nie ma antymaterię. No szybko. Grawitację, masę. Ja już, chłopie, wszystko mam. Ty się nic nie przejmuj się nawet, tak? Ja już mam wszystko, tak? Z pustki przyszłem i wszystko mam. Powstałe gwiazdy. Słoneczko, jedno większe, drugie większe, jeszcze większe. Planeta Ziemia. Inne planety i cały ten ogrom tego wszystkiego, co powstało. Tam gdzieś zrobiłem czarną dziurę, wiesz? No jakiś kosz na śmieci musi być. No sorry, ups, no nie pomyślałam, no zrobiłem czarną dziurę. Dobrze, jedziemy dalej. A czemu ten na przykład wszechświat jest czarny, a czemu nie jest różowy na przykład? No mógłby być różowy, no wszystko jest w czerni osadzone. Czemu to nie jest różowe? Mogłoby być różowe przecież, nie? To jest tylko kolor. A może wstążeczki? Może wstążeczki byśmy zrobili? Albo jakieś gwiazdeczki. Zauważcie, że wszystko, co jest w kosmosie, nasza natura, drzewa, wszystko, co zostało stworzone, rzeki, kamienie, wszystko jest elegancją. Jakby naprawdę dopracowaną do szczegółów. Ziemia nie jest kwadratowa, choć mogłaby być kwadratowa. Czemu nie? Kwadraty by się obracały zamiast koła. Ale jest idealnie, pięknie, ładnie, równe, wielkie. No może Ziemia nie jest aż taka dokładnie sferą. Nie sferą, tylko, dobrze mówię? No, kulą inaczej, nie? Nie jest jakimś prostokątem i tak dalej, tak? Wszystko ma swój ład, elegancję. No i wy uważacie, że ta osobliwość, ona taką elegancję stworzyła? Nawet po wielu próbach w wieloświecie, tworząc z prób i błędów, ale te próby i błędy musiały być ustalone, tak? Ta osobliwość już, poczekajcie, tak nieskończenie wiele wszechświatów muszę chlasnąć, żeby było wszystko doskonałe, tak? Poczekajcie, bo to trochę mi zajmie, tak? A jednak ten wszechświat jest doskonały i pewnie na pewno inne
wszechświaty też są doskonałe, jeśli już zakładamy, że jest wieloświat. Mimo wszystko, jak patrząc na drzewo, jest eleganckie. Jest eleganckie, aż perfekcyjnie doskonałe, tak? Czy patrzymy na rzekę płynącą, czy na jezioro, czy na kamień, wszystko jest eleganckie. Piękne swoim rodzaju, a na dodatek idealnie spasuje do tego miejsca, które powinno być. Czyli kosmos nie jest różowy, czy ze wstążki, czy tam króliki biegają ze wstążeczkami, albo mają przyczepione kamienie do swoich tyłeczków, króliczki nie mają. Wszystko jest ład. Ład, dość, że jest ład, to jeszcze jest elegancja w tym wszystkim, tak? Mam nadzieję, że zrozumieliście. I bynajmniej już osobliwości nie ma, bo osobliwość już w tym już się rozłożyła na wszystkie podstawowe rzeczy. Już są gwiazdy, jest Ziemia, tak? Jakby nie patrzeć na kosmos, ma swoją elegancję. Każda trawa, każde drzewo, roślina, zwierzę, ryby, ptaki, wszystko jest eleganckie i wszystko ma swój ład i poukładane jest. Patrząc na Ziemię, Ziemia jest o doskonałym projektem, tak? I wy wierzycie, że osobliwość ona stworzyła ten doskonały projekt. Kto był projektantem? Ona sama z pustki się wzięła i zaprojektowała tak doskonałość, taką doskonałość, taką elegancję. No według naukowców tam z pustki się coś tam wyłoniło i pyku, mamy wszystko, tak? Tak prawdę mówiąc, ta osobliwość musiała sama być sobie jeszcze pusta, zanim wybuchła. Bo ona nie miała nic. Nie miała energii. Była tylko punkcikiem. Ktoś musiał dodać masę. Ktoś musiał dodać grawitację. Ktoś musiał dodać materię i to wszystko. Choć materii jeszcze nie było, bo materia była później, tak? Bo była materia i antymateria. Jeszcze nie składajmy się na wszystkie te rzeczy, które osobliwie na czas i to na to wszystko. Ta osobliwość w chwili początkowej, moim zdaniem, była pusta. Żeby jeszcze, dajmy na to, że jeszcze w ogóle, żeby powinno się z pustki wyłonić, tak? To coś powinno jeszcze się wyłonić, tak? Ktoś musiał dodać do tej pustki, jak kucharz gotuje zupę, to garnek jest pusty, tak? Jeśli garnek jest pusty, to trzeba nalać wody. Skąd ta się woda wzięła? Nagle się woda wzięła, bo się wyłoniła z pustki? Z nicości się garnek jest pusty i nagle się pojawiła woda? Woda jest obiektem złożonym, doskonałym, perfekcyjnym. A więc jedziemy dalej. No, patrząc na Ziemię, wszystko jest eleganckie i doskonałe. Jeśli twierdzimy, że po wielu nieskończonych próbach naukowiec mi powie, że powstał perfekcyjny w końcu wszechświat, to powiem mu, że chyba gościu, nie wiem, ci się to przyśniło, tak? Bo nawet jeśli perfekcyjnie by miało to powstać, to nieskończoności, 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 nieskończoności by nie starczyło, żeby perfekcyjny świat powstał. To jest ogrom nieskończoności musiałoby być, żeby powstał choć jeden perfekcyjny świat, tak? Wszechświat, perfekcyjny, dokładny, tak jak miał być. I co, tyle energii miałoby się zmarnować na jeden wszechświat? A na pewno inne planety, jeśli jest wieloświat,
to na pewno inne wieloświaty są też perfekcyjne, tak? Mogą się różnić drobnostkami, mogą się różnić szczegółami bynajmniej. Może tam w ogóle ten wszechświat nie wybuchł, ale jeśli nie wybuchł, to i tak nawet był perfekcyjny, tak? Bo jeśli tam było za mało materii, jeśli tam czegoś jeszcze było za mało, ale sam produkt, czyli ta woda w tym garnuszku była, jednak była, tak? Ona była już perfekcyjna, tak? Jedziemy dalej. No nie sądzę, żeby przygotowaniu zupy kucharza nie było. Bo z pustki się, nie wiem, to jest na ludzki rozum, prosty i logiczny. No dobrze. Tu mamy obrazek, jak ktoś oglądał film Oszukać przeznaczenie. Zaraz dojdziemy, dlaczego dałem ten filmik, tak? Ogólnie chciałem porozmawiać o kosmosie, o tym wszystkim, ale drugą częścią tego filmu jest to, że jeśli mamy, wrócimy do wieloświatu, jeśli wrócimy do wieloświatu, bo muszę wrócić, bo następny obrazek nie będzie miał dla was żadnego sensu. Jeśli wrócimy do wieloświatu, to tak praktycznie, według, jeśli wierzysz w ogóle w wieloświat, choć jeśli zakładając, że osobliwość wybuchła jedna, to nie sądzę, żeby była tylko jedna, tak? Choć ja nie byłem w innym wymiarze. No, jest wiele różnych teorii, jakieś tajemne przejścia, ktoś gdzieś się zgubił, ktoś nagle zniknął, gdzieś, no tego jest masa po prostu, tak? No załóżmy, że jest wieloświat, tak? Więc takich Rafałów jak ja w tych wszystkich planetach będzie więcej. Jeden Rafał poszedł w jedną stronę, był, nie wiem, muzykiem, inny skończył gdzieś skacząc z mostu, inny jeszcze został, nie wiem, malarzem, bynajmniej po wielu tych wszystkich możliwościach różnią się Rafały, tak? Jeden Rafał był taki, drugi taki, trzeci taki. Teraz tak, następny obrazek, który wam pokazuję, to jest oszukać przeznaczenie. Jeśli masz wieloświat i twoje wszystkie drogi wyboru w tym wieloświecie zostały już wybrane, twierdzą tak naukowcy. Jeśli po życiu, bo to jest już wchodzimy w reinkarnację, tak? Jeśli po życiu miałeś możliwość wejścia jeszcze raz na planetę, jeszcze raz do życia, no to na pewno nie trafiłeś w ten świat, bo trafiłeś w inny. Tam na pewno się coś innego działo. Więc wyobraź sobie, że te wszystkie planety to jest jakaś wiele dróg, których możesz przejść, tak? Teraz zwiedziłeś na tym obrazku te wszystkie planety i stwierdzasz, że już masz dosyć, ja już nie chcę, ja już tu non stop po tych planetach chodzę, to jest moja przyszłość, to jest moja wieczność, żeby non stop włazić na tą planetę, do tej rodziny i tak dalej, to wszystko przeżywać. No jeśli byłeś bogaty, miałeś pieniążki i w ogóle, to może takie nie jest aż takie złe życie, tak? Ale jeśli w życiu przechodziłeś jakieś patologie, stres, nerwy, twoje życie wyglądało jak piekło, więc no nie jest tak za fajnie, tak, żeby jeszcze raz to samo wszystko przeżywać i tak dalej. Nie interesują cię już inne planety, żeś już wszystko obleciał. No daj spokój, ile można tych planet zwiedzać. Niektórzy ludzie. Był jeden człowiek na YouTube, który stwierdził, który mówi, że on już wszystkie życia przeleciał, tak? On już miał dosyć, po prostu
był znów skoczył na planetę Ziemię do życia i stwierdził, że on ma dosyć. On za każdym razem, kiedy będzie na nowo się narodzał na tej planecie Ziemia, będzie postanowił, że będzie się zabijał, bo już ma tego dosyć, tak? Dlaczego? No wyobraźcie sobie, non stop przychodzicie na tą planetę, non stop to samo, non stop to samo, non stop to samo, no w końcu powiesz, no trochę nie fajnie, tak? Trzeźwo myślący człowiek powie, że to jest jakaś gehenna, taka nieskończona gehenna wiecznego powtarzania swojego życia, tak? Ile można razy powtarzać swoje życie? Więc stwierdzisz, że albo będziesz się zabijał, bo to już nie wytrzymiesz, to jest gorsze niż piekło, żeby non stop przychodzić na planetę i non stop się naradzać, albo to jest jakaś kara. Niektórzy mówią, że to może być kara od Pana Boga, choć moim zdaniem to nie jest, bo to tematy są różne. Też tak na początku myślałem i dobry Boże, przepraszam za to, że tak myślałem. Moim zdaniem, bo o co chodzi? Dlaczego tak powiedziałem, że przeprosiłem Pana Boga za to? Bo niektórzy, tak jak Ira śpiewa, znacie Ira, wybacz, jest taką piosenkę śpiewa. Niektórzy myślą, że non stop przychodzą na planetę, żeby czegoś się nauczyć, to jest ich jakaś kara, aż zrozumią swój błąd i dopiero wrócą do Pana Boga, tak? No ja uważam, że mam jedno życie i teraz dlatego robię ten następny kroczek, żeby już te planety znikły, bo nie mogę na nie patrzeć. Nie chcę wiecznie się narazać i wchodzić na planety i to samo przeżywać, tak? To jest jakaś gehenna, to jest gorsze niż piekło, jakby na stop to życie, nawet nic nie zmieniasz, bo niektórzy ludzie nie zmieniają, płyną po prostu z nurtem rzeki, non stop robią to samo i kiedy znowu wchodzą na kolejne życie, to znowu to samo, znowu to samo, znowu to samo, znowu to samo, aż już nie jest do wytrzymania, tak? To jest gorsze niż piekło, jakbyś wierzył w reinkarnację, to jest gorsze niż piekło, ciągłe powtarzanie życia, tak? W końcu albo się będziesz zabijał, tak jak powiedziałem, albo będziesz chciał oszukać przeznaczenie. Pamiętacie film Przeznaczenie? Ten z ciężarówki jedzie, ciężarówka jedzie i nagle kołek wypada i on oszuka przeznaczenie, bo mógł zginąć, a jednak ten kołek go nie zabił i przeżył, tak? Oszuka przeznaczenie. Swego czasu też robiłem. No, skoro Rafał uważa, że to jest jedyna wyjątkowa ta planeta, na którą przyszedłeś, no pomyślę, idę sobie kawę zrobić, a jednak nie, może wyjdę na dwór, albo coś innego. No coś chcę zrobić, żeby ta w nieskończoności tych wszystkich planet, tych żyć, zrobić coś innego, żeby wierzę, że jednak oprócz tej nieskończoności jest jeszcze jedna planeta, w której dzieje się coś nowego, a nie non stop się to powtarza. Tak, też tak myślałem, no nieraz jeszcze tak myślę, mam nadzieję, że te moje życie jest wyjątkowe, a nie, że się tam, niech sobie Rafałe tam żyją na inne, jeśli są inne wszechświaty, niech sobie żyją, tak, ale od mojego życia mają się odczepić, tak? To jest moje indywidualne życie i ja chcę je tak spędzać, tak? Idźcie sobie na inne planety, a moją zostawcie. To jest moje jedno życie i Bóg będzie mnie z tego rozliczał. Mówię, że trochę, ja jestem osobą wierzącą, nie wierzę w reinkarnację, ale chcę wam pokazać, o co chodzi, tak? Ludzie wierzą w reinkarnację, szczególnie w Indiach, tak? Oni wierzą, że po życiu następne życie czeka. Choć ja czytałem książkę, będąc w wojsku, jakaś popierdzielona ta książka o reinkarnacji. Akurat chwyciłem tą książkę o reinkarnacji, nawet nie wiedziałem, że w przyszłości będę nagrywać filmik o tym. I tam gdzieś pies zamienia się, motyl zamienia się w
psa, pies w człowieka, mówię, kurde, jakieś potłuczone, motyl to motyl, jeśli ma duszę, to raczej psem nie będzie, pies raczej nie będzie człowiekiem, no trochę takie jakieś potłuczone to było, tak? Jeszcze w ogóle gorszy był galimatias, tak? No bynajmniej chcę tak trochę oszukać przeznaczenie, nie chcę powtarzać tego ciągu, chcę mieć wpływ na własne życie. Wielu ludzi płynie z nurtem rzeki, a ja robię wszystko, żeby iść pod prąd, żeby jednak moje życie było indywidualne, a tamte Rafał niech robią co chcą, niech też tak myślą, niech robią co innego, tak? Ja jestem indywidualny, tu jest mój świat, ja tak jak ja bym chciał, choć z wolą Pana Boga, bo jestem osobą wierzącą, tak? Dobra. Teraz sobie wyobraźcie, że jest wiele, uczepmy się tego Rafała, bo mam na imię Rafał, jest wiele tych światów, jest pełno Rafałów, każdy przeżywa swoje i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swoją planetę, jedne Rafały do drugich łażą, tamte do innych Rafałów. Poszedłem 2 metry pod ziemią, tak? Mnie już na tym świecie nie ma. I przyśnił mi się pewien sen, tak? To jest obrazek tego snu. Znowu to samo, tak? Miałem sen, że się obudziłem w łóżeczku i patrzę, znowu to życie jest, tak? Dlaczego, tak? Nie wiem, ja uważam, że to był sen, tak? I też miałem drugi sen, gdzie byłem małym dzieckiem, taki miałem sen, byłem małym dzieckiem, poszedłem do tego potworka, które widzicie na tym zdjęciu, na czerwono zaznaczone, znakiem zapytania. Ja myślałem jako dziecko, że to jest Bóg, tak? No i ten Bóg, niby uważałem go za Boga, mówił, coś powiedział, żebym poszedł, nie wiem czy dokładnie, nie chcę skłamać, żebym zaczął znów wybierać swoje życie, tak? Na rozstaju stało, ja tam gdzieś dalej miałem iść i sobie wybrać życie, które bym chciał. I taki był ten sen, tak? Niektórzy uważają, że ten wieloświat to są taka jakby drzewo czy drogi i możesz sobie wybrać, na jaką planetę chcesz iść, tak? No moim zdaniem to nie jest Bóg, bo Bóg by cię nie skazywał na nieskończoność żyć, choć nie wiem, nie, tak uważam bynajmniej, tak? I tak chcę uważać, tak? Jako katolik, tak? Z innej strony ludzie wierzą w reinkarnację. Niech sobie wierzą, łażą po tych wszystkich nieskończonych życiach. Może na końcu stwierdzą i zrozumią, że przeżywali piekło i w końcu czas najwyższy zmądrzeć, tak? No chyba, że będą skakać z mostu i się wiecznie zabijać. Albo robić tak jak ja, na przykład robić, że być wyjątkowy, się zmienić i zasłużyć, żeby być u Stwórcy, tak? Mówię, że trochę o religii będę mówić. No według naukowców jest wieloświat i tak dalej, i tak dalej. Powstało praktycznie osobliwość z pustki i tak dalej. Dla mnie reinkarnacja, chcę was ostrzec po prostu kończąc ten film jako katolik, że reinkarnacja jest niczym jak tu byś błądził w tunelu, tak? Tych nieskończonych żyć, tych wieloświatów. Jesteś jak niewolnik, jak jakbyś był w labiryncie dosłownie i nie możesz z niego wyjść. Jakbyś się zagubił, jakby ta istota, która stała na początku, jakby się śmiała i powiedziała, no iść tam sobie pobłądź, bo ty chyba w to wierzysz, tak? No ja staram się, nie chcę i staram się nie wierzyć, nie chcę wierzyć w reinkarnację. Odrzucam reinkarnację jako katolik, tak? Choć przychodzą te myśli, to jest normalna rzecz, nieraz człowiek ulega i tak dalej, ale staram się trzymać, nie ma reinkarnacji, tak? Dla mnie nie ma.
bo to jest gehenna, wieczne powtarzanie życia, gorsze niż piekło, tak? Może Ira z zespołu, wybacz, może śpiewa o czymś innym, bynajmniej trafiło do mnie, że twierdzi, że został zesłany na ziemię za karę i czas najwyższy, nie wiem, coś z tym zrobić. No dobra, mniejsza o to, to jest jego sprawa, nie wiem, tak, bynajmniej ta piosenka tak do mnie trafiła. Ira, wybacz. Dobrze. Ostrzegam was przed reinkarnacją. Napisałem dla was, dobry Boże, proszę o wybaczenie. Co zrobiłem, dobry Boże, źle? Czy wybaczysz mi? Nie chcę wracać. No, dla mnie, jako katolika, jest piekło, jest niebo. Te przekreślone planety oznaczają stratę szans i tak dalej. To jest według, może rzeczywiście, jeśli skoro Bóg, jeśli twierdzisz w ogóle, że jest reinkarnacja i jesteś uparty w tym, to może, choć ja Panem Bogiem nie jestem, może cię Pan Bóg jednak zesłać na tę reinkarnację, pokrążysz trochę po tych wielu światach, to może zrozumiesz, tak? Swój błąd, albo swoje myślenie, albo nie wiem. No, dla mnie nie ma reinkarnacji, nie chcę takiego czegoś przeżywać, to jest dla mnie gorsze niż piekło, tak? To, że to jest gorsze niż piekło, nieskończoność powtórzeń swojego życia jest gorsze. Aż będzie tego kres, czyli albo będziesz przychodził na planetę i się zabijał non stop, bo ten człowiek tak mówi, że przechodził na do życia i non stop się zabijał, bo już miał tego dosyć. Albo z tym się pogodzisz, albo zrozumiesz. No lepiej, żebyś w krąg nieskończoności powtórzeń życia nie trafił, bo uparcie wierzyłeś w reinkarnację, tak? Nikomu tego nie życzę. Ja w to nie wierzę. Ja w reinkarnację nie chcę wierzyć. Wiele rzeczy przemyślałem. Podzieliłem się z wami. Nie wierzę w takie coś. Masz jedno życie, z jednego będziesz rozliczany. I na sam koniec, jestem osobą wierzącą, wierzę w Pana Jezusa i dam ci taką radę, uważaj, w co wierzysz, bo wiara jest potężnym narzędziem. Jezu Chryste, ufam Tobie. Kocham Pana Jezusa, wierzę w Niego i choć czasami płaczę, bo jednak zrobiłem wiele grzechów i przeze mnie Pan Jezus cierpiał na tym krzyżu. Wierzę, że moje życie jest jedno i nie chcę poddawać się myśli, że jest reinkarnacja. Chcę was przestrzec o tym, tak? Dzięki za oglądanie. Trochę może był długi, ale treściwy swoje. Teraz ciekawostek, tak? Na razie.